Złoty borsuk. Dawno, dawno temu, kiedy świat był jeszcze młody, ludzie zbierali żywność polując, łowiąc ryby lub zbierając owoce i jagody z drzew i krzewów. Nigdy nie uprawiali własnej ziemi, ponieważ była zbyt trudna do uprawy, a także wierzyli, że to, co dostarczyła im ziemia, w zupełności wystarczy. Kiedy nadchodziła zima, biedni ludzie przeważnie głodowali. Wróżki tej ziemi wiedziały o tym i bardzo żałowały ludzi. Postanowiły zorganizować spotkanie. Musimy coś zrobić dla tych biednych ludzi, bo inaczej będą cierpieć każdej zimy. Dlaczego sami nie uprawiają owoców? Tacy kłopotliwi. Wy narzekacie? Wyhodowałem 3 drzewa mango tylko dlatego, że jedno dziecko chciało tak dużo jeść. Co jeśli znajdziemy sposób, żeby nauczyć ich, jak samodzielnie zbierać plony? Dobry pomysł, dobrze. Znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrobić. Pewnego dnia jedna wróżka o imieniu Sunflower obchodziła urodziny. Miała 16 lat i wszystkie wróżki na ziemi zaczęły świętować. Podaruję jej tę piękną niebieską sukienkę. Uszyłam ją tak, że będzie na niej wyglądać niesamowicie. Cóż, ja dam jej koronę tylko z najpiękniejszych kwiatów. Kiedy spojrzy na siebie w lustrze, będzie mnie zawsze pamiętać. Och, za bardzo siebie kochasz. Co z tobą, Robin? Jaki podarujesz jej prezent? Robin była wróżką wszystkich ptaków i zwierząt królestwa. Spojrzała na prezenty, które mieli inni, i poczuła smutek. Cóż, jeszcze nic nie mam, ale dam jej coś równie pięknego. Tego wieczoru siedziała ze swoją przyjaciółką, elfem Eli. Opowiedziała Eli wszystko o pięknych prezentach, które przyniosły 2 pozostałe wróżki. Haha, cóż, a ty co chciałabyś jej podarować? Chciałabym dać jej coś, co ochroniłoby ją i pozostało przy jej boku. Och! Robin nagle poruszyła rękami i z całej swojej magii stworzyła borsuka. O! Borsuk! Zaczekaj, upiększę go! Eli wykorzystała wszystkie swoje moce i nadała borsukowi złoty kolor. Świecił i lśnił, a magia Eli sprawiła, że borsuk stał się jeszcze silniejszy. Robin poszła na przyjęcie i przedstawiła złotego borsuka przed Sunflower. Wszyscy byli zaskoczeni, widząc cudowne stworzenie. Rety, nigdy wcześniej nie widziałem tak pięknego borsuka. To dlatego, że jest to jedyny specjalnie dla Sunflower. To będzie jej zwierzak, dorośnie u jej boku. Sunflower nazwała borsuka Galin, co oznaczyło złoty. Galin był bardzo silny i szybki. Mógł przebiec mile bez zmęczenia i mógł kopać głęboko w ziemi swoimi małymi łapkami. Witaj, Sunflower! Widzę, że jesteś dzisiaj szczęśliwa. Och, witaj pani. Jest tak ciepło, że musiałam wyjść na zewnątrz. Czy coś jest nie tak, starsza? Wyglądasz na zmartwioną. Och, nic. To tylko ludzie. Ludzie? Naprawdę? Och, powiedz mi, może pomogę. Pomóż mi, jeśli potrafisz. I tak opowiedział jej wszystko. Sunflower zastanowiła się przez chwilę. Co, jeśli wyślemy Galin, żeby uczył ludzi? Byłby w stanie kopać i uprawiać twardą glebę, co ułatwi ludziom uprawę roślin. Galin? Tak, to byłby doskonały pomysł. Ale moja droga, czy nie będziesz za nim tęsknić? Och, będę, ale będzie znikał tylko za dnia. Wieczorem wróci do domu, więc w porządku. Prawda, Galin? W porządku, zgoda. Poślemy go jutro ludziom. I tak następnego dnia Galin podszedł do ludzi z radością i ciekawością. Wszyscy na niego patrzyli,
Nigdy wcześniej nie widzieli tak pięknego zwierzęcia. Co to za stworzenie? Nie mam pojęcia, ale jest naprawdę piękny. Galin maszerował radośnie, aż nagle zaczął kopać ziemię. Co to głupie zwierzę wyprawia? Chyba zwariowało. Nie wiem, ale jestem ciekawy, co to robi. Galin kopał bardzo szybko i z rozmachem. Grudki ziemi zaczęły latać w powietrzu, a niektóre trafiły w ludzi. Wkrótce silny borsuk wykopał ogromny kawałek ziemi. A gdy nastał wieczór, Galin podniósł wzrok i wkrótce odszedł. Co? I tak po prostu zostawi tak tę ziemię? To było nudne. Zresztą wszystkich nas zabrudził. Wiem to. Ej! Gdy zapadła noc, wszyscy odeszli. Następnego dnia ludzie wyszli z domów i zobaczyli Galina spacerującego po miękkiej, wykopanej ziemi. Wokół niego było wiele małych ptaków. Popatrz, on wrócił i bawi się z ptakami. I co teraz? Co niosą te ptaki? Popatrz, upuścili je na ziemię. Ho, 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 jak zabawnie. Zabawne stworzenie wdeptuje te rzeczy do środka. Galin kazał ptakom zebrać dla siebie wszystkie nasiona, po czym zaczął sadzić je w ziemi. Jeden z ptaków upuścił ziarno w pobliżu kobiety. To nasiona. Możemy je upiec i zjeść. Te głupie ptaki niszczą nasze jedzenie. Cóż, właściwie nie możemy nic zrobić. Niech ptaki robią, co chcą. Mamy dla siebie do jedzenia mnóstwo nasion. Właśnie wtedy zaczęło padać. Ptaki odleciały, a Galin też zniknął. Wkrótce ludzie schronili się w środku. Po kilku dniach dwie kobiety wróciły do domu po zbieraniu owoców. O, nienawidzę deszczu. Zwłaszcza po tym głupim stworzeniu kopiącym w ziemi staje się jeszcze bardziej śluzowaty i lepki. Nie rozumiem, dlaczego tak robił. Och, spójrz tam. Rośnie tam brzoskwinia. Masz rację. To samo miejsce, w którym ptaki upuściły nasiona. O, znowu zaczyna padać. Chodźmy. Pobiegły z powrotem do swoich domów i zostawiły małą roślinę, by rosła. Po kilku dniach było wiele drzew z brzoskwiniami pełnych słodkich, dojrzałych owoców. Wow! Borsuk sam to zrobił? Na to wygląda. Więc można wyhodować drzewa z tych małych nasion? Wygląda ciekawie. Hej, chcesz spróbować? Ludzie byli tak zafascynowani, że zaczęli uprawiać więcej drzew i roślin na uprawianej ziemi. Oczywiście niektóre z tych nasion rosły dłużej, podczas gdy inne wcale nie rosły. Ale ludzie byli cierpliwi i wkrótce nauczyli się, co mają robić. Mamy więcej owoców! Mamy więcej warzyw! Dobrze, że wiemy, jak uprawiać inne rośliny. Dzięki Bogu, że zwierzę za nas uprawia. Nie chciałabym tego robić. Tak. Ale nie podoba mi się pomysł, że ten mały stwór jest lepszy od nas. Mam na myśli, czy nie powinniśmy też umieć tak kopać? Nie własnymi rękami! Może gdybyśmy użyli skały lub ostrego kija, to tak! Zwierzę nie może być lepsze od nas! Dokładnie. Borsuk jest silny, ale nie może gotować ani czyścić tak jak my. Jesteśmy sprytni. Jeśli może kopać, to my też. Tak też ludzie zaczęli kopać i uprawiać ziemię. Było im trudno, więc zaczęli budować narzędzia, które pomogły im spulchniać glebę. To naprawdę trudne. Au, moje plecy! Nie przestawaj. Pamiętaj, jeśli on może, to my też możemy.
Ale gdy zaczęli uprawiać ziemię, ludzie wkrótce stali się silniejsi, a praca stała się dla nich łatwiejsza. Wkrótce borsuk i ludzie pracowali obok siebie. Hej, kopku! Mógłbyś mi podać ten kilof? Ha, 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 dzięki! Jedno ziarno tutaj, jedno ziarno tutaj. O, ha, ha, ha! Zaskoczyłeś mnie trochę, kopku. Kopku? Co to kopek? Skoro tak dużo kopie, nazwiemy go kopek. Ale kiedy ludzie zaczęli uprawiać ziemię i samodzielnie uprawiać więcej roślin, słodki Galin coraz rzadziej odwiedzał ludzi. Aż wkrótce przestał przychodzić w ogóle. Z biegiem lat ludzie, którzy go znali, zestarzeli się i zaczęli o nim zapominać. O, mamo! To jest takie trudne! Chcę się pobawić! Nam też było ciężko, ale było takie dziwne i piękne zwierzę, które przyszło nam pomóc. O, tak! Już o tym zapomniałem! Jak ono się nazywało? Kopiec? Kopek? Otóż to. Kopek był pięknym zwierzęciem, które kopało razem z nami i nauczyło nas uprawiać plony. Zwierzę nauczyło cię uprawiać zboża i rośliny? To trochę dziwne, nie sądzisz? A gdzie poszło to zwierzę? Nie wiem. Po prostu zniknął. Nie wierzę w to. Cóż, jeśli się nad tym zastanowić, to naprawdę przypominało magię. Nie musisz w to jednak wierzyć. Zwierzę uczące uprawy roślin nas i wszystkich innych, to jest dość zabawne. Muszę powiedzieć o tym moim znajomym. W ten sposób Galin szybko stał się legendą opowiadaną na całym świecie, a dzieci go uwielbiały.